Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się otwieraniem paczek, a w zasadzie to otwieranie paczek miało miejsce już na live'ie, ale postanowiłem wrzucić je na główny kanał, bo naprawdę kilka ciekawych trafów było. Była karta Once to Watch, była karta pomarańczowa, była karta Inform, czy też było kilka kart naprawdę dość sporo wartych, nie takich byle jakich. Więc życzę wam miłego oglądania. I jeśli chcecie więcej takich tego typu odcinków, to nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i kliknąć pod spodem subskrybuj ci, którzy jeszcze tego nie robią. Dziękuję wam bardzo serdecznie, no i mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Dobra, to lecimy. Kolejny life pack opening przed nami. Co my tu mamy? Promo paczki, 6000, o! No to same te paczki w sumie sobie otworzę, 20 paczek. Spoko, no oby się coś trafiło w środku fajnego. Oby. Co my tu mamy? Zoomę na pewno sobie wezmę. O, i Smoling. Na takich kartach też można by zarabiać. Czy to nie był Lacazette? Tak mi się wydaje. Lacazette, Reyna, Savage. O, tych zawodników na pewno zabieram. A tych sobie usuwam. Żeby był jakiś walkout, byłoby spoko. Tego wezmę, Dembele też. O, jaka flara! Mam jakiegoś informa, prawy pomocnik i to jest Keita. Myślicie, że on będzie cokolwiek wart? 14 tysięcy, tyle co Quixel. No ale inform przynajmniej trafiony, także spoko. Co ci jej tak sypie? No właśnie, na razie jeszcze nie sypie. Na razie jeszcze jest spokój. Co bym zrobił, gdybym dostał donate'a 1000 zł? Nie wiem. Nie wiem, no takie coś się nie da przygotować, tak? Dostałem wtedy 5000. To też byłem w szoku. Shirle. Jeszcze dwie takie paczki. Oj, takiego Griezmana to bym chciał trafić. Sprzedałbym go sobie z fajnym profitem. O, patrzcie na to! Co to jest? Koulibaly! I karta z zespołu drużyny Afryki, tak mogę powiedzieć, trafiona. Koulibaly! Ohohoho. O, jeszcze Sanson! O, jaka paczka! Oj, pięknie, naprawdę pięknie. 40 tysięcy, dobra, może to nie jest jakieś świetne trafienie, ale no... 30 nie jest też tragicznie. Jeszcze Sanson w środku, on teraz... No z 40 tysięcy powinien kosztować, 44. Spoko, mega fajna paczka. O, jeszcze Kante! Posprzedaję sobie to wszystko i na pewno będzie fajny proficik. Pyk. Jak nie sypie, jak sypie? No tak średnio sypie. No to myślę, że ponad 200 tysięcy już będę miał. Także do tego Toty Modricia gdzieś tam powoli się możemy zbliżać. Fajna flara to była chyba. To jest Willian. I to jest chyba 30 albo 40 tysięcy. Tak mi się wydaje, że on teraz tyle jest wart. 37 tysięcy w tym momencie. Ej, serio, to jest dobre otwieranie. No to powiem wam, że fajnie poleciało. I kolejna fajna flara, i tym razem jest to kto? Keylor Navas. Oj, on drogi nie jest. On drogi nie jest. 85 overall, ale ile on kosztuje teraz? A nie, 7 tysięcy. Dobra, zostały 3 paczki. Walkoutu nie ma, ale naprawdę nie mogę narzekać na dzisiejszy pack opening. Bo kilka naprawdę fajnych kart, które sobie sprzedam na lajcie.
Ile tu jeszcze zostało? Dwie paczki i coś jeszcze zostanie na te inne. Co to było? Begowicz. Begowicz teraz będzie trochę więcej wart, bo jest akurat SBC. Okej, i została mi jeszcze jedna paczka. Z tych takich za 25 tysięcy niestety walkoutu nie ma. I niestety w środku też nie ma nic fajnego. Wolę Uliana niż walkout Busquetsa, a i w sumie to jest racja. I są jeszcze takie paczki, za 300 FIFA points. I 1000 sobie zostawię jak coś na drafty, dobra? Bo dzisiaj mam zamiar draftów też trochę porobić. Także to sobie zostawimy. No co, no powiem wam, że pack opening dzisiejszy serio, serio udany. Dawno nie otwierałem tak paczek za 12 tysięcy FIFA points. No i zobaczmy na te karty trafione raz jeszcze. Jest Willian, wart 40 tysięcy, Kante też, jest Sanson, jest Koulibaly, Dembele kilka razy trafiony, Schürrle, kogo my tu jeszcze mamy, Smalling, Zuma, Lacazette przede wszystkim, 85 overall. No nie jest źle, serio.